Cześć! Z tej strony Saliwan, a oto film, którym podsumuję rok 2021 na moim kanale. Weźcie popcorn, kanapki, bo będzie dużo gatania. Tak, to jestem ja, a to Andrzej. Nie pytajcie, czemu patrzy mi na tyłek. Film prowadzę w języku polskim, ale przygotowałem napisy po angielsku, które nie są idealne, ale przekazują to, co chcę wam powiedzieć. Bez wątpienia 2021 rok można nazwać przełomowym, jeśli chodzi o mój kanał. Nie tylko przełomowy pod względem wyświetleń, ale również pod względem jakości filmów, miniaturek, moich umiejętności, no i oczywiście subskrypcji. Nie będę ukrywał, że nie spodziewałem się tak dużego według mnie rozwoju. Jeśli mam być szczery, to w styczniu sytuacja była taka ciężka, że brałem pod uwagę zawiesić działalność na kanale. Dlaczego? Miałem wówczas mało widzów i tak naprawdę miałem coś pomiędzy 20 a 30 subskrypcji. Tworzyłem filmy z serii bugów, glitchy i ciekawostek z Crazy's 1. Uważam, że jak zaczynać przygodę z YouTube, to z czymś, co nikt inny nie wymyślił, więc na początku był pomysł robienia kanału pod tą tematykę. Po 2 latach takich filmów kanał bardzo powoli osiągnął te właśnie 20 subów. Niby nie były dla mnie najważniejsze subskrypcje, to jednak wyświetlenia nie napewały optymizmem. Mało opinii i komentarzy powodowało, że traciłem powoli zapał. Mimo ogromnych starań nad językiem angielskim, przygotowywaniem napisów i dużą ilością godzin montażu, filmy nie zyskiwały popularności i nie czułem tego, żeby kanał zyskiwał nowych widzów, albo chociaż jakiś pochwał. Oczywiście byli i są ze mną tutaj ci, którzy mnie wspierali, za co serdecznie im dziękuję, ale jednak miałem ogromne poczucie bezsilności na to, że kanał tak naprawdę stał w miejscu. Sytuacja się zmieniła, gdy odkryłem kanał Tunsalat. Były tam różne filmy, w tym ze mną nawet, gdyż zagrałem parę razy dla siebie w Crazy's Multiplayer na CryMP.net. Wtedy podjąłem najlepszą możliwą decyzję. Spróbowałem zrobić film z Crazy's Multiplayer. W sumie właśnie to zaczęło się dzięki Tunsalatowi, przeciwko któremu najczęściej grałem. I w sumie pierwszy film to było, jak jego zabijałem. Nagrałem trochę godzin filmów i spróbowałem składać filmy. Oto kilka z nich. Jaki był efekt? Mój kanał od razu zyskał subów, jak i również wyświetleń. To był strzał w dziesiątkę. Kanał zaczął prosperować, mimo iż filmy miniaturki były byle jakie tak naprawdę. Po czasie nabrałem doświadczenia i filmy prezentują się już znacznie lepiej, w tym miniaturki są adekwatne do zawartości i trzymają poziom. Kompilacje momentów, najlepsze akcje, kamikaze Vital Support, jak i Suicide Car. Takie filmy o tej tematyce przyczyniły się do tego, że kanał w chwili obecnej, kiedy tworzę ten film, ma 79 subów. Jest ponad 200 filmów, z czego około 100 z nich to Crazy's Multiplayer. Regularnie nagrywam gameplay, montaż, mapy. Filmy typu Crazy Glitches and Tricks zostały zapomniane lub zignorowane, nawet jeśli podjąłem się Crazy's Remastered Glitches and Tricks, to nie osiągnęły takiego wyniku jak filmy właśnie z multiplayer. Czy będą jeszcze filmy tego typu? Zobaczymy. W filmie pokażę kilka ciekawych bugów, aby może was zachęcić do zobaczenia kilka filmów o tej tematyce. ladies and gentlemen, we got him. Vulture 190 Raptor, do you read me? Over. Roger, Raptor, this is Niner. Send your traffic. You gotta be bloody kidding me. Raptor, what's the problem? Niner, we've got a situation. Get your VTOL down here now! That's a negative, Raptor. Admiral Morrison has ordered all VTOLs RTV. I have injured men on board. Niner, you've got to move those men to another VTOL! This is an order from the Pentagon! And I got the head of the task force on my back, so unless I get a direct order from higher, that's an all the way to the USS Constitution. Copy that, man. Loud and clear. Psycho, get yourself to the container. I'm coming in. Nie tylko wykikować, ale wygląda, że możesz go wysadzić. Prawda, Grzesiek? No, Grzesiek był bardzo niegrzeczny. Oto jak on kończy. Jakie są cele kanału? Celem dla mnie osobiście było osiągnięcie na ten rok co najmniej 50 subskrypcji, co udało mi się osiągnąć. Nie spodziewałem się jednak, że kanał aż tak się rozwinie. Otrzymałem wiele pozytywnych opinii, fanów wspierających, za co serdecznie Wam dziękuję, bo to Wam zawdzięczam to, że dalej pracuję nad filmami, pomimo braku czasu ze względu na studia, rodzinę i pracę. Cel minimum osiągnąłem, ale nie stawiałem sobie wyższych celów na rok 2022. Dlaczego? Cóż, studia, sytuacja rodzinna powoduje, że mogę nawet całkowicie zawiesić kanał tak naprawdę. Nie zdradzam z jakich powodów, bo to jeszcze nie jest pewne, więc na razie skupiamy się, że filmy będą w miarę możliwości i pojawiały regularnie. Maksimum od 2 do 3 tygodniowo, ale też może być raz na tydzień. Będę informował na bieżąco. Psycho, pay attention. This is a covert operation. Oczekiwania. Oczekuję, że jeśli będę nadal nagrywał z taką częstotliwością jak teraz, to osiągnę w kilka miesięcy chociaż te 100 subów. Na więcej się nie nastawiam, choć byłoby miło widzieć, że tylu mnie wspiera i ogląda. Ponadto wtedy też większe zasięgi mają moje filmy. Ogółem nie mam większych wymagań, no może w jednej kwestii. Żeby moje filmy z Crazy's Boogie, Glitchek, Glitches and Tricks, z Crazy's 1, Crazy's Warhead czy Crazy's Remaster osiągnęły nieco więcej wyświetleń, bo nad nimi najwięcej pracowałem. Znaczy więcej niż na filmach z Crazy's Multiplayer. Fajnie byłoby, gdyby więcej wyświetleń osiągnęły. To wszystko w tej kwestii. Plany na przyszłość. Dalej zamierzam kontynuować serię Crazy's Multiplayer. Na pewno będą się pojawiały filmy na rok 2022. Przymierzam się nagrywać dalej inne gry niezwiązane z Crazy'sem, by co nieco urozmaicić zawartość na kanale. Możliwe, że zrobię jakiś film z Crazy's, Glitches and Tricks, czy inną częścią Crazy'sa, albo film na temat ogółem fabuły Crazy'sa. Ale czy to nastąpi? No jak będę miał czas i chęci, ponadto szykuję się na obronę pracy inżynierskiej, więc trzymajcie kciuki. Będzie to główny powód rzadszej aktywności na moim kanale. Podziękowania. Mój kanał nie mógłby się rozwinąć bez wsparcia kilku konkretnych osób, które znam tylko z pisania w internecie, a jednak wspierały mnie, oglądały moje filmy, doradzały lub uczestniczyły w walkach. Można tutaj wymienić każdego, kto subskrybuje mój kanał, ale wymienię te osoby, na które zdecydowanie zasłużyły. Bardzo proszę się nie obrazić, jeśli nie wymienię wszystkich lub ktoś poczuje się urażony. Wymienienie każdego zajęłoby po prostu sporo czasu. Na początku wyróżnię jednego z pierwszych subskrybentów kanału, który oglądał i udzielał się w komentarzach. Woods Beetle. To dzięki niemu nadal nagrywałem serię Crazy Glitches and Tricks. Jego wsparcie było dla mnie niezwykle ważne. Towarzyszy mi przez te 2 lata moich początków na YouTube. Tunsalat. Bez wątpienia to on przyczynił się do tego, że spróbowałem i zacząłem nagrywać Crazy's Multiplayer. To był pierwszą moją ofiarą, jeśli chodzi o kamikadze Vital Support. Nie tylko dobry gracz, ale również człowiek, z którym na spokojnie można rozmawiać i żartować. Czarny Mściciel. Najbardziej aktywny polski widz, który posiada jak na swój młody wiek dużą wiedzę na temat historii i fabuły Crazy's. Bardzo mi było z Tobą dyskutować. Dziękuję za ogromne wsparcie, jakie mi obdarzyłeś, jak również Tobie też życzę, by w nadchodzącym roku wiodło Ci się dobrze w szkole, jak również byś się nie poddawał i nadal próbował walczyć w Crazy's Multiplayer. Twoje komentarze były dla mnie jak paliwo do dalszej pracy. Shorty to był tak naprawdę jednym z pierwszych regularnych widzów i graczy w Crazy Multiplayer, który mnie oglądał. Często się udzielał i regularnie spotkaliśmy się na polu bitwy. Oby więc taki spotkań, Shorty. Bloody Devil. Pierwszy gracz, który wywołał u mnie Rage Quit. Piekielnie dobry gracz, który wiele razy na początku mojej przygody w Crazy's Multiplayer dał mi w kość. Przyczynił się do tego, że poprawiłem swoje umiejętności strzeleckie. Oby więcej spotkań na polu bitwy. Dekryl, inaczej Gray Crimson. Kolejny gracz Crazy Multiplayer, który wspierał kanał i się udzielał. Nasze wspólne akcje i momenty zostaną w moich filmach. Liczę na więcej wspólnych przygód. Jax, przepraszam, jeżeli źle to przeczytam, deprewisny Halanisko? Halanisko. Przepraszam, jeżeli źle przeczytam. Dziękuję za wspólne nagrywanie Crazy'sa, jak również wzajemne wspieranie kanałów. Oczekuję więcej filmów z Crazy Multiplayer u Ciebie. Można też wymieniać innych graczy Crazy's, ale te osoby, które wymieniam, najbardziej zasługują na wyróżnienie. Co chciałbym sobie żyć na nowy rok? To chyba to, że jako broń inżynierkę i wrócę do Crazy Multiplayer, to chcę, by było więcej czynnych graczy i zrobić kiedyś 20 na 20 graczy w Crazy's. Chyba każdy czynny gracz marzy o tym samym co ja. Nie wstydźcie się, tylko pobierajcie klienta CryMP.net i walczmy razem. Pokażmy, że Crazy's 1 Multiplayer nadal istnieje i że dalej można świetnie się bawić. To wszystko z dzisiejszego podsumowania, jeżeli chodzi o moje słowa. Życzę udanego zakończenia 2021 roku i życzę szczęścia i pomyślności na nowy 2022 rok. Oby więcej graczy Crazy'sa było i każdemu z Was się wiodło. Trzymajcie się ciepło. Hej!